Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a przy okazji sobie sprawdzę, jak nagrywa się film na nowej karcie pamięci Samsung Evo, bo moja poprzednia GoodRam i RDM jakiegoś uszkodzenia dostała. Temat jest ciekawy, bo wczoraj gość na Facebooku mnie zapytał: Piotrze, co sądzisz o Atlantydzie? Przecież robiłeś o tym film na YouTubie rok czy dwa lata temu. Tak, robiłem. Robiłem o Atlantydzie. Gdzie leży dokładnie Atlantyda? Atlantyda leży dokładnie wokół Sahary. Wokół Sahary to jest ta prawdziwa Atlantyda. Co sądzę o Atlantydzie? Ja na filmie, jeżeli ktoś ten film by oglądał, to by wiedział, że założyłem się tam o 100 tysięcy dolarów, że gdyby mi dano grupę badaczy, archeologów, naukowców wszelkiego rodzaju, sprzęt, zajebisty jakiś samolot i wszystko, co potrzeba, żeby tam miesiąc siedzieć tam na pustyni w Mauretanii, to ja w tydzień czasu bym potwierdził, że tam była Atlantyda, i nie dość, że to jeszcze bym wykopał parę ciekawych rzeczy. Jeżeli dobrze czytałem przekazy Platona i tak samo innych ludzi z tamtego okresu, to mogę powiedzieć, że uważam, że w podziemiach byłej Atlantydy, tak, tam, wokół Sahary, w podziemiach byłej Atlantydy mogą się znajdować jeszcze superkomputery ich. Superkomputery. Zaraz ktoś tu się odezwie: co ty pierdolisz, przecież kurde ten... Spokojnie. Wszystko po kolei. To, że akademicy naukowcy twierdzą, że Atlantyda to jest fikcja, to, że akademicy naukowcy twierdzą, że piramidy pobudowali kurwa dłutami i młotkami, to niech wyjaśnią, dlaczego je pobudowano tylko w 20 lat. Dłutami i młotkami by dwa... Powiem tak. Dłutami i młotkami to by je w tak krótkim czasie pobudowali. To trochę nierozsądne, chyba nie, panowie? No. A już nie powiem o tych z tej świątyni w Egipcie, ten właśnie nie wiem, czy ja dobrze mówię, no to przedstawienie na tej ścianie tam pod sufitem świątyni, gdzie jest właśnie przedstawiony w Egipcie helikopter, coś na rodzaju łodzi podwodnej, coś w rodzaju pojazdu antygrawitacyjnego i tak dalej. A dalej, zobaczcie, jeżeli ktoś widział to, a nie zaczęliście się domyślać, dlaczego tamta druga część tego jest odłamana? A pomyślcie, jeżeli tam był na przykład przedstawiony dalej reaktor na fuzję jądrową. No. A jak na przykład Egipcjanie mieli reaktory? Tylko działające na zasadzie pozyskiwania energii z wibracji, tak? Da się to zrobić, jest to osiągalne. Podejrzewam, że nawet ja bym dał radę to zbudować, tylko bym potrzebował paru dziesięciu elementów. Wszystko da się zbudować, powiem wam szczerze, tylko wystarczy mieć odpowiednio przygotowane stanowisko i dużo, dużo wolnego czasu. No. I pomyślcie, że jeżeli Egipcjanie mieli taką technikę, no ja podejrzewam, że mieli. Energię można pozyskać na wiele sposobów. Jeżeli wbijecie pręt w ziemię na 2 metry, a umieścicie drugą część przekaźnika, na przykład 20 metrów nad ziemią, i zmierzycie napięcie na jednym i drugim, to okaże się, że jakiś prąd jest generowany przez jonosferę i nie tylko. No. A pomyślmy sobie, jeżeli Egipcjanie opanowali energię pozyskiwania z wibracji, nawet wibracji przepływającej wody przez jakieś kanały pod piramidą czy coś takiego, do perfekcji, to pomyślcie, co to by było. Rewolucja przemysłowa piątej kategorii. Albo piątej klasy. Zależy, jak na to spojrzeć.
A zaraz ktoś powie: człowieku, co ty pierdolisz, jakieś głupoty, farmazony i tak dalej. A powiem wam tak, ja czytałem bardzo dużo książek o historii i tak dalej. I też się zdarzało na naszych ziemiach, że na przykład Polak wynalazł żarówkę, tylko po prostu powiedział, że ona będzie nieopłacalnym wynalazkiem i jest bez żadnej przyszłości. No. Ignacy Łukasiewicz wynalazł, kurwa, lampę naftową i nie tylko. No. Wielu Polaków wynalazło po prostu wynalazki, na przykład, które były według ich nierentowne i nieopłacalne. No, a z Atlantydą jest to, że tutaj musimy rozszerzyć nasze myślenie. To jest cywilizacja, która ma około 15 do 20 tysięcy lat. To jest huk. No. I też musimy wziąć na pewnik, że oni myśleli w inny sposób niż my teraz. Inaczej rozumieli to i tamto. Więc musimy rozszerzyć nasze pojmowanie przestrzeni, czasu i ogólnie całego rozumowania, jakie mamy. O, właśnie. To mi umknęło. No. I tak szczerze mówiąc, chcę powiedzieć, że polecieć tam i naprawdę odkryć coś, to nie jest problem. Tylko pomyślcie, co by było, gdyby się okazało, że na przykład tam faktycznie są superkomputery i nie tylko. Wiecie, do czego by doszło? Doszłoby do kataklizmu na całym świecie. Dlatego, że książki historyczne i historię ogólną by trzeba opisać całkowicie na nowo. Zmienić definicję Atlantydy. Ja opisywałem w swoim filmie na moim kanale, jak Atlantyda została zniszczona, że doszło w przeszłości do potężnych kataklizmów geologicznych, albo coś tam spadło z kosmosu do oceanu i ocean zalał całą Afrykę Północną z Saharą na czele. Przecież tam normalnie te białe plamy na piasku, na pustyni, to nie jest kwarc, jak ktoś pierdolił, tylko to jest sól morska. Ludzie, jeżeli wy nie odróżniacie soli morskiej od kwarcu, no to ja nie wiem, jakie wy szkoły pokończyliście. No. Przecież na piasku ze zdjęć satelitarnych, ja nawet określiłem, w którym kierunku woda płynęła. Jeżeli akademicy, naukowcy są takimi baranami skończonymi, to za co oni te papiery biorą? To znaczy, że ja jestem ultra specem i kurde rozwaliłem właśnie ich wszystkie dogmaty. Tylko wiecie, akademicy, naukowcy muszą pierdolić 3 po 3, jak niektórzy mówią. Czyli pierdolić głupoty tylko po to, żeby wyciągać środki pieniężne. Bo wiecie, jakby to było. Aj, nie ma kasy, no to chuj. A głównie chodzi o to po prostu, że teraz ogólnie nauka opiera się na tym, żeby wynaleźć coś i od razu wynajdować następne. Nawet nie przetestować, nie zrobić żadnych kurde ten... Nie przemyśleć od razu, jak można daną rzecz ulepszyć, tylko od razu macie... A, wynaleźliście to, macie wynaleźć coś jeszcze lepszego. No właśnie na tym teraz polega nauka. Pseudonauka. Nauką teraz już naprawdę nikt się nie zajmuje, na poważnie. No, niestety. A ja Atlantydą zajmuję się od... Kurde. 20 lat. Ja jak byłem... Miałem 12 lat, to zacząłem czytać o Atlantydzie. To co tam czytałem, coś tam, ale to było 5-60. Tam, że ten Severius, i tak dalej, Platon. Oni to opisywali, ale skąd oni się dowiedzieli? Oni się dowiedzieli od Egipcjan, a skąd Egipcjanie się o tym dowiedzieli? O, to jest kurwa ciekawe. Od potomków Atlantów, którzy ocaleli po wielkiej katastrofie. Tylko oczywiście były filmy na temat Atlantydy, że oni pokazywali, jak ta katastrofa na tej wyspie. Tylko cofnijmy się 15 tysięcy lat wstecz. To się okaże, że Północna Afryka była jednym wielkim morzem. Tak, tam było morze. 15 tysięcy lat temu. I Atlantyda, zgadza się, była wtedy tam wyspą. Na południe od słupów Heraklesa.
opisywałem to w moim filmie. Czyli jeżeli byśmy płynęli od strony Ameryki na cieśninę Gibraltar, to dokładnie mamy na południe od słupów Heraklesa. Dokładnie pokazywałem, że leży Atlantyda w Mauretanii. Czy byśmy płynęli z Grecji do Ameryki przez cieśninę Gibraltar, to samo. Na południe od słupów Heraklesa. To jest tak dosłownie powiedziane przez Platona, że nawet debil, kurwa, by to zgadł. I wiedział, gdzie się kierować. Ja nie rozumiem. Czy ludzie są tacy głupi, czy są tacy durni, że nie wiedzą takich prostych rzeczy? Zaraz ktoś się zapyta, no dobra, skoro Atlantyda istniała, to dlaczego nic po niej nie ma? Słuchajcie, nie ma dlatego, że ten kataklizm był tak potężny, że rozpiździł całą wyspę. A, weźcie pod uwagę, że ja w swoim filmie omawiam i pokazuję rzeczy, które ludzie tam znajdują. Znajdują coś, jak wygląda jak szmaragd. Szmaragdowe, dajmy na to, że to szmaragd. Umownie. Szmaragdowe tablice z opisami różnych rzeczy. Czy tam ogólnie. Jeżeli to jest prawdą, co tam się jest znajdowane, to tam jeszcze jest kupa rzeczy, które trzeba ratować. Ludzie, to trzeba ratować. To jest wiedza, która może nam pomóc, albo nawet uratować nam dupę nie jeden raz. Tam podejrzewam, że leżą takie rzeczy, że jakby je wykopano i ujawniono, to obecny świat nauki momentalnie i ci topowi naukowcy, akademicy straciliby po prostu momentalnie robotę i dofinansowania. Niestety, tak to powiem.